wywiad z panem Matti Greenbergiem przeprowadzony przez Klarę Jakl 2 lipca 2014 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich. Czy mógłby pan powiedzieć, w którym roku się pan urodził i gdzie? W Warszawie, prawdopodobnie w listopadzie 1939. Moi rodzice mieszkali na ulicy Chłodnej 15. Znaczy, rodzice się nazywali Cyla i Mieczysław, czyli Mietek Weinstein. Nawet nie wiem, jak dokładnie się pisze Weinstein. I mam bardzo mało wiadomości o moich rodzicach. A czy wie pan, czym się zajmowali? Możliwe, że on był inżynier. Inni coś mówią, że był meklerem. Nie mam pojęcia, co matka robiła, nie mam pojęcia. A czy miał pan rodzeństwo? Nie, ja byłem pierwsze dziecko i jedyne. A czy ma pan jakiekolwiek wspomnienie związane z rodzicami? Żadne. Znaczy, moje pierwsze wspomnienie jest, że siedzę na ławce, prawdopodobnie w pociągu. Przy mnie paczka zapakowana takim niebieskim papierem, grubszym, co się pakowało paczki. I prawdopodobnie płaczę. To nie pamiętam. To jest moje pierwsze pamiątka z dzieciństwa. Reszta to już jest wesołej u Bulikach. A czy wie pan, jak się pan znalazł na tej ławce? Tak, to się dowiedziałem później od pani Liro. I co ona panu powiedziała? Zaczniemy od tego, że jak był ten robiony ten film Listy Wandy w Izraelu, to było, byłem w Yad Vashem, spróbowałem znaleźć, byłem w Żychu, nie znalazłem nic. I nagle zwróciła się do mnie jedna pani, czy ja jestem gotów wziąć udział w takim filmie o dzieciach, co właśnie szukają swojej rodziny i to, więc zgodziłem. I ten film był nadany w izraelskiej telewizji i w polskiej też. No, po tym dostałem parę telefonów z ludzi z Izraela i myśleli, że jestem kuzyn, ale jakoś to, co mi oni powiedzieli, miejsca i to nie pasowało. I nagle w jedną sobotę zaprosiliśmy kolegów na obiad. I tam żona, mieszkaliśmy w takim cottage w Holonie obok Tel Awiwu i córka przyszła nam pomóc. Oni poszły na górę tam zobaczyć coś i powiedziała mi, zrób tutaj porządek. Na tym zebrała się poczta i to, no ja tam biorę te. Ona jest jurystką, była sędzinią i to dostaje różne te oficjalne listy i to. I to przychodzi w takich brązowych kopertach. No ja biorę kolejną brązową kopertę i widzę polski znaczek adresowany do mnie. Przewracam. Antonina Liro, nie mam pojęcia, kto to jest.
otwieram ten list, zaczynam czytać i nagle mi krew z głowy zlewa i po prostu załamałem się do krzesła. I akurat wtedy moja córka schodzi na dół, mówi mi, że później mi powiedziała, że byłem bardzo blady. No, zawołała matkę, dałem jej list, przeczytała. I te dane, co ona mi podała w tym liście, pasowało. Znaczy, czułem, że to jest to. Więc od razu się trochę uspokoiłem, od razu zadzwoniłem do niej i po paru dniach byłem w Warszawie. A czy mógłby pan powiedzieć, kim jest pani Antonina Liro? Kim była? I ona Polka. I też ma ciekawą historię, bo była rodzona w Syberii. I jako dziecko przez Japonię i tam w Japonii ich oni przyszli zagłodzeni, chorzy. Tam Japończycy się z nimi opiekowali i wysłali ich później do Polski. A propos tego, znaczy ten kontakt z tymi Syberiaczkami i Japonią by się trzymał. Nawet jak cesarz japoński był tutaj, to się z nimi spotkał, pokazała mi fotografie z cesarzem i to. I ona się zakochała jednego pana Żyd, był adwokat. No, jak on się nazywał? Chyba miał na imię Jurek, z tego co pamiętam. Tak, Jurek, ale no. Ja sobie przypomnę. W każdym razie się zakochali, pobrali i no, te dwie rodziny nie były tak bardzo zadowolone z tego. Z jej strony, po co ona potrzebuje tego Żyda, a z jego strony, no, adwokat, po co on potrzebuje tą polską dziewczynę. Więc to było dosyć zimne spotkanie, ale w tej okazji ona się spotkała z moimi rodzicami. Co prawda podobnie było jakoś pokrewieństwo. Ona nie pamięta co, nie mam pojęcia. I stworzył się kontakt. Pokrewieństwo między jej narzeczonym, mężem? Tak, i moimi rodzicami. No jak oni się nazywali? Nie wiem, czy pani to ma. Ja zaraz gdzie zobaczę, bo wydaje mi się, że może to tutaj być. Kamieniecki. Regina Kamieniecka była jego matka, tak, Kamieniecka. No i stworzył się kontakt i się bardzo sprzyjaźnili. I to było jakiś czas przed wojną, spędzali razem, bawili się, no, wybuchła wojna. Rodzice poszli do getta. Nina trzymała z nimi kontakt. Od czasu do czasu tam rzucała mamie paczki z jedzeniem, co mogła zebrać.
bo ona też, ona była na liście tych, co mieli ich zabrać na robotę do Niemiec i ona się ukrywała, nie miała stałego mieszkania. I ten kontakt się trzymał pewien czas. A czy ten jej narzeczony również był w getcie? Nie, on od razu wyjechał, uciekł, prawdopodobnie wyjechał do Anglii, był wojskiem, nie wiem, ale straciła z nim kontakt. Znaczy, Liro to jest jej drugi mąż. I raz ona dostała wiadomość od matki, że ona chce się z nią spotkać. Była możliwość się spotkać w sądzie. Tam na, to było wejście z dwóch stron. A no, właściwie jak się spotkałem z Niną, to pierwszy raz miałem. Mówiła mi, że moja matka była niska, bardzo zgrabna, ładna kobieta, dbała o siebie, dobrze wyglądała, a mówi, że ja jestem w ogóle kopię mojego ojca. Później, jak się przyjechałem z córkami, to mówiła, że moja młodsza córka podobna do mojej mamy. Więc to już było, jak oni, to było prawdopodobnie w 1942 roku. A czy one się często spotykały? Nie, był kontakt przez oni na Chłodnej, mieli jakichś sąsiadów, którzy tam oni, moi rodzice im pomagali i ich syn, znaczy oni się przenieśli tam na Aleje Jerozolimskie. Ich syn robił jakieś inne, jakieś interesy, szmuglował do getta, kupował w getcie futra, inne takie interesy robił. On był ten kontakt z moimi rodzicami i Niną. Znaczy tam przez mur, jak rzucała jej te paczki, to zmieniali parę słów. O ile wiem, to był, się zdaje, jedyny raz, co się spotkały. A ta rodzina, która mieszkała w Alejach Jerozolimskich, to była polska rodzina? Polska rodzina, tak. I więc Nina się z nią spotkała, opowiadała mi, że matka strasznie wyglądała. Że pracowała w tam jakimś chemikałach, miała zniszczone ręce. No i powiedziała jej, że mój ojciec tam się zajmował przygotowania tych prymitywnych granatów na powstanie i wyrwał mu się taki granat czy coś w rękach i on był fatalnie ranny i konał. Powiedziała jej, że wyjęli mnie z getta i gdzie ja jestem i żeby tylko, żeby dbała się o mnie i żeby mnie uratowała. To był ostatni raz, co był kontakt z moją matką. A czy znane są panu jakiekolwiek szczegóły, jak został pan wydostany z getta? Jak się pan wydostał z getta? Nie mam pojęcia. Możliwe przez jakiś tramwajarz, bo tramwaje przyjeżdżali przez getto, ale
Nie mam pojęcia, jak były. Fakt jest, że się wydostałem. Były różne. Zajmowała się tym ta. No, pamięć już nie tak, ta umarła parę lat temu, ta pani. Ilena Sendlerowa, co też się zajmowała tym, może przez nią. Nie mam pojęcia. W każdym razie Nina mi powiedziała, że odwiedzała mnie, brała mnie na spacer. Czyli w jakim miejscu się pan znalazł po wydostaniu z getta? Prawdopodobnie na Aleje Jerozolimskie 45 czy 9. Znaczy ten dom niedaleko hotelu Polonia. Mi mówiła, że chodziła ze mną na spacer. No, Niemcy się bardzo chwycili tym, że typowy aryjski typ, no, bo byłem blondyn. Potem stałem się trochę jaśniejszy, ale miałem prawdopodobnie loki. Zachowało się chyba zdjęcie pana, prawda? Pierwsze zdjęcie mam jakieś z Wesołej. Nina mi mówiła, że miała album zdjęcia moich rodziców i moje jako niemowlę, ale to wszystko zginęło w warszawskim powstaniu. A u kogo pan był w tych alejach jerozolimskich? Nazywała się Klemanszewicz, ale nie mam pojęcia, nie mam śladów jej. No i pewien raz Nina przychodzi i widzi, że jestem ładnie ubrany, z paczką. I ona mi mówi jej, że nie może mnie więcej trzymać i mnie oddać do żandarmerii, bo jej mąż pije upity, krzyczy, że chowa Żydów i to. A więc Nina powiedziała, dobrze, ja wezmę go na spacer i później go zostawię w żandarmerii. Wzięła mnie i pojechaliśmy do, gdzie jej rodzice mieszkali, gdzieś pod Warszawą. Tam z stacji kolejowej trzeba było przejść przez jakieś lasy. Jak wychodzimy z tego lasku, ona widzi, że niemiecki patrol tam przychodzi, wyrzuca ich rodziców z domu, szukają, więc zrozumiała, że to nie jest bezpieczne miejsce, więc z powrotem, ale już pociągów do Warszawy nie było, to spędziliśmy noc w lesie. No i rano pierwszym pociągiem do Warszawy i ona myślała, co ze mną zrobić. Jak mi powiedziała później, słuchaj, to była straszna decyzja dla mnie, ale ze mną nie miałeś żadnego szansu. Jak cię zostawiłam, myślałam, może te kobiety, co wożą mleko do Warszawy, czy co, ktoś się nad tobą zlituje, może masz jakiś szans. Więc ona mnie zostawiła na tym pociągu i poszła. A dlaczego uważała, że pan nie ma z nią szans? Bo ona nie miała mieszkania, ona wędrowała, nie miała się możliwości mnie opiekować.
Także to było jedne możliwe wyjście. Więc ja siedzę w tym pociągu, no i tutaj wchodzi do frame'u Wanda Bulik. Więc to macie te świadectwo Wandy. Ale proszę powiedzieć mimo to. Znaczy, jak to było, ona uczyła się angielskiego w Warszawie, jechała pociągiem do Warszawy, miała wtedy około 17 lat, coś takiego, i też była, pracowała w Czerwonym Krzyżu, się, no, volunteer. I miała Czerwony Krzyż na sukience. Więc dochodzi do niej ten konduktor i mówi: słuchaj, to jest jakieś dziecko, co wędruje tam i nazad same. Jesteś z Czerwonego Krzyżu. Opiekuj się nim. No i to też, wie pani, te różnica między życiem a śmiercią była, nie wiem, czy to szczęście, czy to... Ważne, żeby Nina przyszła tam mnie odwiedzić 15 minut później. A żeby ten konduktor podejrzewał, że on wiedział dokładnie, kim ja jestem, także mógł mnie wyrzucić z pociągu albo zawołać policjanta czy kogoś i skończona historia, ale on czekał, aż zobaczył Wandę. Więc Wanda mnie wzięła do Wesołej, do rodziców. On był piekarz, mieli piekarnię Wesołej. No i tam był Wesoły jakiś policjant, Henryk Bukiniec. On od razu zrozumiał i powiedział: słuchajcie, to jest żydowskie dziecko. No, ale oni zdecydowali, że ja zostanę z nimi. Lata później, jak pierwszy raz byłem w Polsce i spotkałem się znaczy oni już, ci Bulikowie, oryginalni, pierwsze pokolenie już nie żyli, ale ich syn mieszka dalej Wesoły, pytałem go się: słuchaj, no co te, jak, słuchaj, byłeś ładne, kochane dziecko, były dzieci w domu, było jedzenie, nie wyrzuca się dziecka na ulicę. Żadne ideologie, żadne wielkie słowa, po prostu czyste ludzkie uczucie. Więc tam byłem właściwie przez cały czas w Wesołej u Bulików, jako dziecko w rodzinie, z, no, Wanda była średnia, była ta Teresa, umarła 2 lata temu. Był tam jeszcze siostrzeniec, że było tam parę dzieci. Od czasu do tam oficjalnie to byłem jakiś krewny, co rodzice, nie wiem dlaczego, nie mogę, nie mogą mnie trzymać, to jestem tutaj. I od czasu do czasu mnie wysyłali tam gdzieś, niby jadę odwiedzić rodziców. Czasami byłem przebrany jako dziewczynka,
bo miałem długie loki. Lecimy parę lat naprzód, jak przyjechałem i się spotkałem pierwszy raz z Wandą i z Terezą, więc Tereza mówiła, no widzieliśmy ten film, od razu cię poznałam, ale się patrzałam dobrze i widziałam ten znak na czole, to byłam pewna, że to ty jesteś, bo to jest pamiętka od niej. Tam siedzieliśmy gdzieś w pokoju, dzieciaki, no i ona szła z nożem do piwnicy ukroić kawałek kiełbasy czy coś. No i prawdopodobnie drażniliśmy się z nią, no i ona groziła tym nożem, ciebie zabije i ciebie zabije. Nie wiem co i jak, ale znajduje się pełny krwi, wrzeszczy i krzyczy. Okazuje się, że ten nóż jakoś, czy ona rzuciła, czy jej upadł, nie wiem, ale trafił mnie na czoło i skaleczony, i to mam pamiątkę od niej do dzisiejszego dnia. A kto się panem opiekował w tej rodzinie najbardziej? Wanda, jej matka, no byłem najmłodszy. No, wojna się skończyła, weszło rosyjskie wojsko, zacząłem chodzić do szkoły, pierwsza podstawowa, właściwie moja polskie wykształcenie kończy się w pół roku w pierwszej podstawowej. I jeden dzień przyjeżdża auto, wysiada oficer, kapitan i jakaś para, którzy się przedstawiają jako moi rodzice. I przyszli mnie wziąć. Ja naturalnie nie chciałem. No, to są moi rodzice. Ale jakoś mnie przekonali, wzięli mnie do Warszawy na Pradze i później wyjechaliśmy z Polski. W 1946 roku prawdopodobnie. A jak rodzina Bulików zareagowała na to? Zaraz pani powiem. Znów skoczymy lata naprzód. Jak był robiony ten film Lista Wandy. Po wojnie w polskim wojsku był rabinat żydowski. Ten główny rabin był Dawid Kahana. Później on był główny rabin lotniska w izraelskim wojsku. Jak myśmy się pobrali z żoną, to poszłem do niego. Ja też byłem w wojsku. A ja przypomniałem mu, on bardzo wzruszony i on prowadził nasze pobranie, nasz ślub. Właściwie ten rabinat się zajmował wyszukaniem i wyjmowaniem żydowskich dzieci z polskich rodzin. Ten, kto fizycznie to robił, był ten kapitan nazywa się Ishayahu Drucker. Spotkałem się z nim w czasie robienia tego filmu. Myślałem, że on coś wie. On przyniósł album i tam było moje zdjęcie i inni dzieci, ale mi mówi, słuchaj,
Ja pamiętam twoją historię bardzo dobrze. Po pierwsze, ty byłeś pierwsze dziecko, co wyjęłem z polskiej rodziny. Po drugie, to był jedyny wypadek, co oni nie żądali pieniędzy, nawet nie chcieli, jak im proponowałem, tylko postawili jedyny warunek. Jeżeli idę do rodziny, to dobrze, a jak do sierocińca, to nie, to on zostaje u nas. Więc przyszła ta para, wiedzieli, że to twoi rodzice, no to czysta historia, nie ma, idziemy dalej. Także to z drugiej strony, te, właśnie co byli ci ludzie Bulikowie. No, z Polski wyjechaliśmy do Francji, tam byliśmy jakieś półtora roku. Przez ten czas, prawie rok czy więcej, byłem z tą grupą dzieci. No, ta, co wyjęła tych dzieci z Zakopane do Francji. Ona się nazywała, opisała książkę Moje 100 dzieci, Lena Kichler. I stamtąd pojechaliśmy do Palestyny. Wtedy jeszcze była Palestyna, w 1947 roku. No i weszliśmy w ten pęd życia w Palestynie. Znaczy, ta historia właściwie była... Nikt się nie interesował tym. Wszyscy byli zajęci stworzenia Państwo Izrael, co było, nie obchodzi nikogo, mamy ważniejsze sprawy. Ty albo stajesz się Izraelczykiem, albo nie jesteś ważny. No, także przeszłem te szkoła, gimnazjum, wojsko, zostałem w stałym wojsku. I przez ten cały czas ta historia była zamknięta głęboko. Nie mówiło się o tym, nie pytało się nic. Spotkałem się z moją żoną. Ona też pochodzi z Krakowa. Też ma swoją historię. Pobraliśmy się. Pewien czas później jej matka z nami mieszkała. Słyszeliśmy te krzyki w nocy. Nic. Nie mówiło się o tym. Urodziły się dwie córki. Czas mija i nagle moja młodsza córka pewien dzień przychodzi ze szkoły, była w siódmej podstawowej, jakieś 11 lat i podali im pracę, że każdy sobie wybiera temat i opisuje to. Każdy temat, co chce. No i ona mi mówi, że ona zdecydowała, że ona robi pracę o dzieciach w Holokauście. Ja zdębiałem. Mówi jej, coś ty padłaś na głowę.
brakuje ci tematów, tańczysz, to takie. No, ale ona jest uparta i ma mocny wpływ na ludzi, szczególnie na swojego ojca. W nawiasach, jak mi pani pokaże jeszcze jednego polskiego ojca, który kupi swojej córce, mając 16 lat, skuter. Ale też mnie przekonała. Więc jakoś pierwszy raz znalazłem siebie, że opowiadałem to, co wiedziałem. A czy ona wiedziała o pańskiej historii tak choćby mniej więcej? Mniej więcej coś, to w powietrzu zawsze było. Jak moja starsza córka mówi, że to przechodzi w genach. Ale nie, dokładnie nie opowiadałem, więc pojechaliśmy do Yad Vashem, pomagałem jej, opisała tą pracę, była uznana jako, znaczy pierwsza nagroda. I ona miała to przedstawić przed kierowników szkół podstawowej w Holonie. No, i mnie zaprosili też, no, tam w tej klasie, jakieś około 30 więcej tych kierowników. No i stoi ta, jest taka dosyć niska i płynnie przedstawia tą swoją pracę, jak, co. I ja siedzę z boku i czuję, że taka kulka w gardle. Możliwe, że to był ten moment, że jakoś ten pierwszy krek w tym murze. No, pewien czas potem zdecydowaliśmy pojechać do Polski po pierwszy raz. Znaczy dali nam wyjechać tylko, to było w 90 roku, w 90 roku. Jeszcze u nas używali Polski jako komunistyczny kraj. Także ja byłem w krótkim czasie po skończeniu kariery wojskową. Jeszcze znałem wszystkie wojskowe sekrety. Żona była wysokim oficerem w policji. Także pozwolili nam wyjechać tylko z grupą. Wyjechaliśmy z grupą, robiliśmy tą całą tą normalną trasę. No i w końcu był wolny dzień w Warszawie. Także zdecydowaliśmy, że jedziemy do Wesołej. Więc razem z nami przyjechał też kolega, co pochodzi do Polski. On rok temu był, mi się zdaje, w pierwszą grupą z Yad Vashem, co przyjechała, miał tam znajomego. W każdym razie on poznał tutaj w Warszawie to jakiegoś taksówkarza, miał jego telefon, zadzwonił, jedziemy do Wesołej. A czy to było przed filmem, czy po filmie już? Przed filmem. Więc jedziemy do Wesołej, przyjeżdżamy, on mówi, no jesteśmy, patrzy się, nie poznaje nic. No, on mówi, dobrze, wejdę się zapytać, wraca do auta, jest, powiedzieli mnie, jedziemy. W pewnym punkcie, to jest mi znajomy, mówię mu tutaj na lewo, tory kolejowe, las za torami,
No, ten las jest trochę mniejszy niż pamiętam i te tory niższe, ale jedziemy, no, szukam piekarni, szukam ten komin. Nie wiedziałem, że przeszli na elektrykę i zdjęli komin, ale znaleźliśmy piekarnię. Tam pukamy, wychodzi jakiś młody pan. Mówię mu, że ja byłem tutaj w czasie wojny u was. Nie wiem nic, może mój ojciec. Gdzie pana ojciec? No, daje nam adres Kilińskiego 17. Jedziemy tam. Pusta ulica, zamknięte bramy, żywej duszy nie ma na ulicy, nie ma napisów, kto nazwiska. Więc zatrzymał się, stoimy, no to mówi ten taksówkarz, no ja wejdę do jakiegoś domu, zapytam się, co. Dobrze, stoimy, czekamy we trójkę. Ten kolega, żona, ja. Nagle przyjeżdża jakaś biała Skoda. Kobieta z obok szofera wychodzi. Idzie tam, otwiera furtkę, idzie do domu. Szofer wysiada. I ja mówię żonie, to jest on. Skąd ty wiesz? Mówię, nie wiem skąd, a ja wiem, to jest on. No, więc prawniczka musi mieć dowody. Więc dochodzę do niego i mówię, przepraszam, czy pan jest pan Bulik? On mi mówi, tak, a kto pyta? Ja mu mówię, ja byłem u was tutaj w czasie wojny. On się patrzy i mówi na mnie, Tolek? Znaczy, jeżeli zna moje imię, to autentyczne. No więc... Padamy jeden na drugiego z łzami. Moja żona i kolega też. Więc zaprasza nas do domu. No i wchodzimy, to żona się pyta, co ci goście coś przyniósł. To on jej mówi, siadaj. To on mówi, ale także co? Siadaj. No, posłuszna żona siada. No to jej mówi, to jest Tolek. Ojej, Jezus Maria. Więc było tamte spotkanie. No naturalnie zaprosiłem ich do nas, do Izraela. Wysyłałem jej bilety lotnicze, byli u nas jakiś miesiąc i z tego się właśnie stworzył ten kontakt. Czyli to był młodszy brat, najmłodszy brat, tak? I nie, jego... starszy brat. Starszy brat. Starszy brat, ten nenek. Tak. Wanda jest druga. Właściwie to drugi, był jeszcze jeden, co nie, już nie mieszkał z nim, ale Ignac. Ignac, Wanda i Teresa. I ten drugi brat, który tam mieszkał, tak? Nie, ten, co się z nim spotkałem, to był syn Ignaca. On też, znaczy on prowadził tą fabrykę jeszcze i oni mieszkają też wesołe. Oni mają dwóch synów. Jeden jest w Kanadzie, Jurek, a ten Waldek, drugi syn, to mieszka razem z nimi tam wesołej. A
Czyli ten pan, z którym się pan spotkał, to było, on był dzieckiem w czasie wojny? On żył nie, w czasie wojny? On był już, nie, on był już w wojsku i miał jakieś 20. Już nie, od czasu do czasu był tam, ale był w wojsku, w armii krajowej. I czy za sprawą tego spotkania spotkał się pan z resztą rodziny Bolików wtedy? Nie, z Wandą, znaczy on mówił mi, że on nie wie, nie wiedzą, nie ma kontaktu z Wandą, oni są pokłóceni trochę. Z Wandą się spotkałem tylko jak przyjechałem do Niny. Wanda mi mówiła, że ona mnie szukała, poszła do Rzychu, ale ona miała nazwisko Rajski. To były te moi niby rodzice, że to były ich aryjskie papiery. Także to nigdzie ją nie doprowadziło, bo później oni wrócili na Grünberg, ich imię. Znaczy oni stracili swojego syna w czasie powstania warszawskiego. No i zdecydowali mnie wziąć. I prawdopodobnie było jakieś pokrewieństwo czy znajomość z moimi rodzicami, o ile mi Nina mówiła. Jak oni się dowiedzieli, gdzie ja jestem, jak trafili na mnie, nie mam pojęcia. Znaczy nie mówiłem ci, że nie mówiło się o tym, nie pytało się. I przyjechałem z nimi do Izraela. Myślałem, że jestem ich syn, tylko dowiedziałem się dosyć późno, że właściwie nie. A przy jakiej okazji się to stało? Kiedy oni panu o tym powiedzieli? No to nieważne, ale to już jak miałem około 20 lat, coś takiego. Ale też, znaczy nie pytałem, nie. No. Mówiłem pani, to było głęboko schowane. A ten referat córki, w którym to było roku? Kiedy nastąpiło to pierwsze przełamanie w panu? Nie pamiętam, prawda, około 90, coś takiego. I potem już zaczął pan swobodnie rozmawiać ze swoją rodziną o tym? No, to trwało trochę. Właściwie, co mnie to zupełnie otworzyło, to było pierwszy raz, jak wyjechałem z tą delegacją do Polski, do wojskową delegacją w Świadkowie w mundurze. No, miałem jakąś taką ideę, bzik, że przyjechać do Polski w mundurze. I w każdej takiej delegacji jest świadek. Znaczy ktoś, kto oczalał i opowiada swoje historie. W tym wypadku była jakaś pani, co przeżyła Oświęcim, właściwie Brzezinkę. I jej syn, pułkownik w lotnisku, był w mojej grupie. No i jak myśmy się spotkali na lotnisku, to mnie przedstawił matce, matką i mówię jej, no chyba
pani jest dosyć zwrócona ze synem, razem jechać. No, ona mówi, ja już nie, to już byłam ze synem, byłam z rodziną prywatnie, byłam już z taką grupą. Uważam, że trzeba to o tym mówić, trzeba to opowiadać, bo niedługo lata nie będzie kto, co opowie. I będą słyszeli to tylko przez historyków czy inne. Tak, jeżeli jeszcze mogę i kiedy mogę, to opowiadam, mówię o tym. I to pana przekonało? Tak, znaczy ja od czasu do czasu, szczególnie w wojsku, w szkole, opowiadam tą moją historię. Nawet, znaczy mamy dobrych kolegów, co są w Stanach, w Tennessee. Tam mnie zaprosili, ona prowadziła żydowską szkołę tam w Tennessee, zaprosili mnie na Dzień Holokaustu. Też tam dzieciom opowiedziałem to. Także ja dzisiaj o tym swobodnie mówię, znaczy przyjazd do Polski to już nie jest takie przeżycie, to jest rutyna. Znaczy chętnie przyjadam, spotykam się moje dwie polskie rodziny, ale znaczy przeszedłem już ten próg. Znaczy to jest robione. Znaczy próbuję szukać coś ale już zgodziłem się z tym, że co wiem, to wiem. Znaczy nie jest to wiele, ale o wiele więcej, co wiedziałem z początku. I bo ja wiem, od czasu do czasu coś tak brzmi, jakiś dzwonek na przykład. Ja służę w rezerwie w wojsku i dostałem, jak to się mówi, recommendation na podwyżkę, na rangę pułkownika. No to przeszło tę procedurę, pierwszy raz było odrzucone. Drugi raz potwierdzone, no i no to jest jednakże ceremonia, rodzina, goście, koledzy, szef sztabu generalnego na jedno ramionie kładzie mi nową rankę, córka na drugą. I kwiaty, całusy, no. W końcu córka mi mówi, a wiesz jaka jest dzisiaj data? I ja się łapię za głowę, 19 kwiecień. Mówi mi, no to chyba tak powinno być, nie dostałeś pierwszym razem i powinieneś dostać to właśnie w tym dniu. Przypadek? Nie wiem, ale coś brzmi. A czy te przyjazdy do Polski na początku były dla pana trudne? Tak. Znaczy, to było dziwne uczucie.
Znaczy, wyjeżdżałem za granicę jako turysta. Pierwszy raz przyjechałem do Polski, ale to od razu co było coś innego, jakieś déjà vu. Znaczy, lata nie mówiliśmy po polsku. Przyjechaliśmy pierwszy raz, to nagle to wróciło od razu. Nie wiem, czy tak dobrze mówię, ale rozumiem, mogę się wyrazić i prawie, że nie mam problemów. Coś znajomego. Znaczy jest inne uczucie niż w każdym innym miejscu na świecie. Bo ja wiem bliżej jak w domu. Znaczy jak mówię dom w Izraelu, a na drugim miejscu to będzie Polska. Spotkanie, te szukanie, no i raz do Rzychu i nic nie ma, drugi raz taki archiwum, miejski archiwum, nic. Zawsze jakaś ślepa kiszka. No aż to spotkanie z Niną. I do tego spotkania z Niną doszło po filmie. Po filmie. Więc byłem w tam jakimś hotelu i nagle mam, zostawili mnie tam wiadomość, że jakaś pani Wanda Bulik pana szukała. No. Od razu zadzwoniłem i spotkałem się z Wandą. Ona mi mówiła, że no jak widzieli ten film, no to już mieli nazwisko i to, no ona leciała do Rzychu. No a ta historia w tej branży się przeszła, no powiedzieli jej, tak, on jest w Warszawie. No to... Czy to był przejazd ten z grupą? To był... Nie. To już sam przyjechałem. To już był jakiś trzeci czy czwarty raz, co przyjechałem do Polski. Już, Ale przyjechał pan w jakimś konkretnym celu? No tak, spotkać się z Niną. Z Niną. Po dostaniu tego listu zadzwoniłem do niej i parę dni później już byłem po drodze. I Nina poinformowała Wandę? Nie. Że pan jest? Nie. Ona nie, Nina nie znała Wandy. Poznały się później. Wanda poszła do Rzychu i tam jej powiedzieli. Była tam... Elżbieta Ficowska, też poznałem ją, jak ona była w Izraelu. Pytałem, czy ona coś może pomóc, czy wie. To byliśmy w kontakcie, no i ona właściwie zorganizowała te... Znaczy ona znała, jej córka znała córkę Niny, Anię. I to jakoś przez to poszło, ale to znaczy jest to Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu i to, no, to była wiadomość, że ktoś się znalazł przez ten film i tak dalej. Także wtedy Wanda się dowiedziała. Czyli brat Wandy nie powiedział jej wtedy o tym waszym spotkaniu, które nie. Się odbyło 5 lat wcześniej, prawda? Jakieś 3 lata wcześniej. Czyli Wanda dowiedziała się z filmu? Tak. Dokładnie się dowiedziała z filmu. I jak wyglądało wasze spotkanie? Podała mi adres, przyjechałem tam,
No, była Teresa też była, dwie siostry, no naturalnie. Tak, rzucić się kilkadziesiąt lat w tył. Znaczy, to jest przeżycie. Dotykasz historię, którą nie wyobrażałeś sobie, że to jest możliwe. Znaczy, do 90 roku nie myślałem, że kiedyś przyjadę do Polski, że to będzie możliwe. Za żelazną kurtyną. Bo ja wiem, jeszcze nas przestraszali, że jak przyjedziesz, to cię złapią, wsadzą do więzienia, że nie służyłeś we wojsku. Także nie myśleliśmy o tym. Ale okazuje się, że świat się zmienia. Chciałabym jeszcze dopytać o te czasy, kiedy był pan w Wesołej jako dziecko. Jak się pan czuł w tej rodzinie? Jak dziecko. Znaczy, traktowałem ich jako moi rodzice, bracia, członek rodziny. Dokazywałem z dzieciakami, bawiliśmy się w piekarni, skakaliśmy przez worki, bo ja wiem, raz upadłem do beczki mąki, cały biały. Bo ja wiem, z tą babcią chodziliśmy do lasu zbierać grzyby, jagody. Normalnie, znaczy nie. Jak ja opowiadam moją historię, mówię, uprzedzam, mam jakieś story, jak to się mówi po co? Opowieść, bo każdy, co przeżył, ma jakąś opowieść, bo żeby nie miał, to by nie przeżył. Ale nie idę wam opowiadać o tych strasznych działach, co się działo, nie obozy, nie getta i to. Właściwie idę wam opowiadać o ludzi. No i ten właściwie ostatnia linia jest, co to znaczy być człowiekiem. I weźcie to jako przykład. Mówiąc szczerze, gdybym był w tej sytuacji, że grozi mnie kara śmierci, nie, no to jeszcze, ale cała rodzina, dzieci, czy bym to zrobił? Znaczy, nie mogę opowiedzieć, szczerze powiedzieć, nie mogę od razu powiedzieć tak. Wierzę, że w końcu rzeczy bym to zrobił. Ale nie jest to proste odpowiedzieć na to. Także każdy szacunek dla tych ludzi, Bulików, Nina, setki innych, w takiej sytuacji, innej sytuacji, właściwie byli ludzie. A czy w czasie tego pana pobytu w Wesołej, czy ta rodzina stosowała jakieś metody ukrywania pana? To znaczy, wspominał pan o tym, że co jakiś czas był pan wysyłany w jakieś miejsca, przebierany. Tak. Czy to się wiązało z jakimiś konkretnymi sytuacjami?
Ja wiem, tam ta Hela, te mieszkają wesołe, mówiła mi, że no raz siedziałem na nocniku i akurat Niemcy weszli, no to matka od razu mnie przykryła fartuchem i mówi do mnie, jak tak niegrzecznie siedzisz w żeńskim. Jak panowie przychodzą, ale znaczy nie czułem, nie pamiętam, że czułem strachu, że byłem zamknięty w piwnicy czy gdzieś. Prawdopodobnie, ale były te instynkty, że się to czuło, że jak żona mi mówi, że z matką była w getcie krakowskim i tam ona pracowała, szyła w tym warsztacie i ją wzięła, schowała ją pod tymi ubraniami i ona cały dzień siedziała tam, nie piszczała. Mając 2 lata, coś do tego. Znaczy dzieci to jakoś czują, ale nie pamiętam. Znaczy nie. Normalnie jako ich dziecko. A gdzie pana wysyłali? Tak, co? Jeżeli pan to... Nie wiem. Może Wanda raczej pamięta. A czy Wanda opowiadała może panu później o... Czy ona czuła strach? Czy rodzice jej czuli strach? Coś mówiła o tym po latach? Nie. Był ten oficer, Bukiniec, co stawiał się do Wandy. No i on tam ich uprzedziwał, że czy będzie jakaś inspekcja, czy szukanie, to także czy oni prawdopodobnie jednak coś było, nie? Byli Polacy, co zdradzali. Ale ja nie czułem tego. Nawet, bo ja wiem, tam Wanda mi opowiadała, czy kto, że nawet Bukiniec, jak jechał do Warszawy służbowo, mnie brał. No i nawet w hotelu Bristol tam było te gestapo siedziało, no i ten komander gestapo w Warszawie chciał mnie adoptować. Gdy pana zobaczył? No, aryjski typ. Klasyczny aryjski typ. Także nie czułem strachu. Mówię pani, jako porównając do innych, co przeżyli, to srebrna łyżeczka w ustach. Znaczy nie... Są chyba jakieś traumy, bo ja wiem, psycholog znajdzie. Ale nie miałem tego uczucia, że się ukrywałem, że się bałem. No dobrze, to ja jeszcze sobie spojrzę w notatki, czy coś o coś jeszcze chciałabym zapytać. A jeśli nie, to... Jakby pan zechciał opowiedzieć historię pańskiej żony, ale jeszcze sobie spojrzę. Y,
Chyba, że jeszcze pan chciałby coś dodać, co może wydaje się panu istotne. Nie. No dobrze, to w takim razie chciałabym zapytać o pańską żonę. Nie znam jej historii, więc trudno mi o cokolwiek się zaczepić. No to powiem pani wkrótce. To jest jeszcze do rozwinięcia. Raczej by lepiej by było, żeby ona to opowiedziała. Ona jest z domu Juszkiewicz. Jej ojciec pochodzi, nie pamiętam skąd. Znaczy byliśmy tam, ale nie pamiętam, jak to się nazywa to miejsce. Matka ze Starego Sączu. Mieszkali w Krakowie. Ona się urodziła już w czasie wojny, w 1940 roku. Była z rodzicami w getcie, to nawet wiemy gdzie. Ten dom przy aptece pod Orłem, numer 5. Jakie mieszkanie to było, nie wiemy. Ojciec, znaczy rodzice nie byli nabożni, byli wolni, raczej z polską orientacją, polskie towarzystwo. Ojciec był taka wolna dusza, nie być zamknięty w getcie, zawsze wychodził. Raz go zaaresztowali i do Montlupich. Żona poszła, go jakoś się wyjęła. Drugi raz aresztowali, był wysłany do Oświęcimo. I tam zginął po jakieś 3 miesiącach. Matka z dzieckiem została w getcie. Przy likwidowaniu getta już z dzieckiem na ręku idą w stronę, no jak się nazywa ten obóz Łaszów. W drodze do stacji w Łaszów i nagle, czy to był Niemiec, czy to był Ukrainiec, ją pcha do wejścia do jakiegoś domu i cały prześli. Ona się znajduje z dzieckiem, jakoś się skontaktowała z znajomymi. Ksiądz, kto był znajomy jej męża, kryli ją w pewnych miejscach w Krakowie, aż ten hrabia Dolański był w Krakowie i ten ksiądz, mi się zdaje, powiedział mu, że on ma kobietę z dzieckiem, nie mogą ją ukrywać, więc on musi ich jakoś wziąć. On się zgodził i wysłali ją pociągiem do Grębowa. Tam on miał swój taki zamek i tam przeżyli wojnę. Matka pracowała jako krawcowa, szyła, reperowała i przeżyli wojnę tam.
Znaczy, to wiedzieliśmy tak coś, co matka opowiedziała. Ale parę lat temu odważyła, pojechaliśmy do Krakowa dokładnie, później pojechaliśmy do Grębowa i tam znaleźliśmy ten hrabia Dolański, pisał swoje pamięcie. Stronica 85 czy 95, o ile pamiętam, opisuje dokładnie tą historię, co mama jej powiedziała. W marcu tym roku Ania, córka pani Liro, była u nas w Tel Awiwie jakiś tydzień, wróciła do Warszawy, dzwoni do nas, słuchaj, wiesz co, że ta moja szefowa mnie się pytała, gdzie byłam, co, powiedziałem, w Izraelu, dlaczego, to powiedziałem. Ona mówiła, jej, to jest mój dziadek, ten Dolański to mój dziadek. Także starałem się z nią spotkać, ale ona wyjechała, także tym razem się nie uda. Ale macie sprawę do rozwinięcia. A czy pańska żona składała jakąś relację swoją do Yad Vashem? Nie. Moja żona jeszcze nie przeszła jeszcze ten próg swobodnie. Stoi nad progiem. A w tym majątku tego hrabiego ukrywało się więcej osób? I możliwe. Nie wiemy dokładnie. On ukrywał tam polskich oficerów, moją matkę naturalnie, prawdopodobnie też czy tam, czy pomagał, to też to jakiś unikat, hrabia. No dobrze, liczę na to, że będziemy mogli porozmawiać z pańską żoną i od niej całość tej relacji zebrać. Na koniec chciałabym jeszcze zapytać o pańskie stosunki z Bulikami i z rodziną Liro dzisiaj. Rodzina. Znaczy, oni oczywiście byli u nas parę razy nawet. Ja przyjeżdżam do Polski, to oczywiście się spotykamy. Byłem na ślubie czy wnuczkę Bulików. Teraz jestem na ślubie wnuczki Niny. Rodzina. Też jak byłem z tymi delegacją, tą delegacją wojskową, opowiadałem im moją historię. Mówiłem im, że mam dwie polskie rodziny w Warszawie i tak to jest. Cały czas traktują pana jako małego Tolka? Dzisiaj trochę trudno mnie traktować jako młody, bo to już właściwie tylko Nina, to już umarła parę lat temu, Wanda mnie pamięta jako małoletni pętak, ale już dzieci, to dla nich ja jestem pokolenie ich rodziców.
Także to nie jest mały Tolek, ale wujek, bo ja wiem. Mówię pani, że no, od Bulików to jest piąte pokolenie już. Tam najmniejsza to jest dziewczynka 6-letnia. Także... A pańska rodzina zna się z tymi dwiema tutaj? Tak. Z żoną częściej przyjeżdżamy, córki, znaczy nie znają polskiego. Raczej łatwiejszy kontakt jest z Niną, z Anią i ta jej córka Tila, bo znają angielski, a Bulikowie tylko po polsku. Także nie mogą się bezpośrednio komunikować, ale były tutaj parę razy. No dobrze, myślę, że chyba, że jeszcze coś chciałby pan dodać. Ja chyba ze swojej strony już zapytałam o wszystko. Nie wiem, chyba, że ma pan jeszcze jakieś wspomnienie może z tego domu w Wesołej, które przychodzi panu na myśl, z tych zabaw na przykład. A, no przecież to było toaleta była na podwórku w takim chatce. Trzeba było no, w nocy czy wieczorem przejść zimą. Jak się wieszało bieliznę, szczególnie w zimie, to mrozło sztywne i to tak, to pamiętam, że zawsze to mnie przestraszało, te białe kiwają się w windzie, w wiatrze. No, pamiętałem te ziemniaki z masłem i z koperkiem i siadłe mleko. Panuje te smaki dzieciństwa, coś. No to jak pierwszy raz tam spotkałem się z tymi Bulikami, no to prędko przyniosła siadłe mleko. A to była rodzina, która żyła raczej w dobrobycie, czy byli ubodzy, czy nie? Czy byli Bulikowie, co? Czy byli ubodzy, czy... Nie, nie rozumiem. Czy byli biedni? Nie, biedni nie. Piekarnia, słuchaj, no, bogaty był ten, co miał co jeść. A piekarnia... Jedzenie było, znaczy nie pamiętam uczucie głodu. Czy może tu, tam, że później się dostało jeść, ale nie głód jako głód. Nie. No dobrze. To dziękuję bardzo. Znaczy w pewnym względzie oni byli bardzo bogaci ludzkim uczuciem. To tak. Dobra.